Na naszym stole zawitał kolejny kieszonkowy panel LED. Tym razem będzie to urządzenie F7 Mini od Falcon Eyes. Rozpakowując pudełko, pierwsze co znajdziemy to właśnie lampa LED. Po usunięciu gąbkowej wytłoczki naszym oczom ukazuje się materiałowy pokrowiec z karabinczykiem i dwoma suwakami. Wewnątrz pokrowca znajdują się przewód USB-USB-C, adapter montażowy z przegubem kulkowym, dedykowany silikonowy grid oraz silikonowy dyfuzor. Na pleckach lampy znajdziemy otwory odprowadzające ciepło z wnętrza oraz dwa mocne magnesy gotowe do montażu na powierzchniach metalicznych. Gniazdo montażowe w standardzie ćwierćcalowym umieszczono przy dłuższej krawędzi urządzenia. Panel sterowania znajduje się na ściance krótszej krawędzi. Do dyspozycji są pokrętło nastaw ze zintegrowanym przyciskiem oraz przycisk zasilania. Tuż obok znalazło się miejsce na port USB-C. Aktualne nastawy lampy można odczytać z niewielkiego ekranu LCD, który znajduje się na drugiej ściance dłuższej krawędzi. Źródłem światła w F7 Mini są diody LED. 24 zimne, 24 ciepłe oraz 12 diod RGB. Urządzenie pozwala na operowanie maksymalnym natężeniem światła na poziomie 612 luksów. F7 Mini pozwala na pracę w kilku trybach. Regulacji temperatury barwowej w zakresie 2500-9000 kelwinów, efektów oświetleniowych, emisji barwy światła HSI oraz RGB, a także trybach imitacji filtrów żelowych Li oraz Rosco. Lampa zasilana jest wewnętrznym akumulatorem o pojemności 2600 mAh. Wygodne przenoszenie lampy z pakietem akcesoriów ułatwia niewielki pokrowiec z dwoma kieszeniami zamykanymi na suwak. Czy Falcon Eyes znalazłby się na Waszej liście zakupów? Dajcie znać w komentarzach.